Na lekcjach języka polskiego wiele mówi się o klasykach naszej literatury, takich jak Mickiewicz czy Słowacki. Zazwyczaj jednak brakuje czasu, by porozmawiać o bardziej współczesnych autorach. To wielka szkoda, bo polska kultura po II wojnie światowej pełna jest równie ciekawych twórców. I nie chodzi tylko o pisarzy, ale także o reżyserów filmowych, teatralnych czy kompozytorów. Kim byli? O co walczyli? Co chcieli nam przekazać? Właśnie o tym chcielibyśmy dziś z wami porozmawiać. Nie będzie to jednak suchy wykład o biografiach, gdzie wymieniane są niezliczone tytuły książek. My podejdziemy do tematu problemowo. Skoncentrujemy się na ważnym pytaniu: co to znaczy być Polakiem? Czy Polskość jest czymś istotnym? Czy powinna być powodem do dumy, czy raczej jest czymś wstydliwym? Podobne pytania stawia sobie dziś wielu młodych Polaków, szczególnie przebywających za granicą. Potraktujmy zatem spotkanie z twórczością Gombrowicza czy Wajdy jako spotkanie z osobami, które mierzą się z tymi samymi problemami co my. Pomimo zapowiedzi, zacząć jednak musimy od Adama Mickiewicza. Do dzisiaj bowiem najważniejszym punktem odniesienia w mówieniu o polskości jest kultura XIX wieku. Wtedy to, w epoce romantyzmu, narodził się potężny mit, który przetrwał do dzisiaj. Z tym mitem zmagają się również współcześni autorzy. Na czym ten mit polegał? W przypadku państw cieszących się niepodległością, symbolem dumy narodowej są takie instytucje jak rząd, parlament, urzędy państwowe z centralnym miejscem dla Godła, wojsko, czy też szkoły. Te istniejące w przestrzeni publicznej realne instytucje stanowią widzialny symbol siły danego narodu. Jak pamiętacie, Polska w XIX wieku zniknęła z mapy świata. Wraz z utratą niepodległości Nasz kraj został pozbawiony także tych materialnych symboli swojego istnienia. Wobec tej sytuacji, nasi przodkowie, chcąc zachować swoją odrębność, musieli wypracować nową koncepcję tożsamości narodowej. Wymyślono bardzo sprytne rozwiązanie. Polskość została wpisana w sferę ducha, do której najeźdźcy nie mieli dostępu. Miejsce realnych instytucji, takich jak wojsko czy parlament, zajęły wzniosłe hasła, piękne wartości, ponadczasowe idee. Siłą tej koncepcji było to, że nawet pozbawieni wojska mogliśmy zachować tożsamość, tak długo jak czytać będziemy literaturę narodową i pamiętać o wielkich ideach. Dlatego kluczowe znaczenie zaczęli odgrywać poeci, a nie politycy czy przywódcy wojskowi. Dlatego także Adama Mickiewicza nazywano wieszczem, bo tworzył on abstrakcyjny świat ducha polskiego, gdzie jego rodacy mogli znajdywać schronienie w fatalnych czasach. Ta romantyczna wizja polskości jest bardzo bogata i różnorodna. Jej sednem jest przekonanie, że ważniejsza od siły militarnej i ekonomicznej jest siła moralna. Właśnie w tym aspekcie moralnym Polacy mieli górować nad innymi narodami. To my bowiem zachowaliśmy chrześcijańskie wartości, podczas gdy inne narody dawno o nich zapomniały, stawiając na bezwzględny podbój militarny. Myślenie to było zatem dość proste. Upadliśmy politycznie. Ale moralnie górujemy nad najeźdźcami. Jak myślicie, dlaczego ludzie wychowani na romantycznej poezji tak chętnie brali udział w powstaniach? Tu także odpowiedź jest oczywista. Według romantyków prawdziwy patriota to człowiek szlachetny, wyznający najwyższe wartości. Sila moralna miała zmniejszyć przewagę na placoboju. Nie mamy co prawda kawalerii, ale mamy ideowych młodych ludzi, gotowych oddać życie za ojczyznę. Taki zryw szlachetnych ludzi. Miał podnieść Polskę z upadku. Tego rodzaju spojrzenie na polskość jest krytykowane po II wojnie światowej. Jednym z symboli tej krytyki jest Czesław Miłosz, ikona polskiej poezji. Miejsce jego urodzenia, Wileńszczyzna, miało na niego duży wpływ. Tam bowiem z reguły krytykowano tradycję katolicko-narodową. Młodemu Miłoszowi udzielił się klimat odrzucania patriotyzmu romantycznego. W jednym z esejów napisał. Muszę zdobyć się na kilka elementarnych stwierdzeń. Nie urodziłem się w Polsce, nie wychowałem się w Polsce, nie mieszkam w Polsce, ale piszę po polsku. Choć poznając ten język w dzieciństwie, nie wiedziałem, że polszczyzna jest mową bitych, poniżanych, cierpiących na kompleksy. By nie było żadnych wątpliwości, Milosz puentuje, że ma alergię na polskość. Dlatego mówi, że nie jest Polakiem, ale, cytat, Litwinem piszącym po polsku. Skąd tak radykalne podejście? Podstawowy zarzut miłosza dotyczy braku powagi. Poeci romantyczni, chcąc zrekompensować naszą słabość, stworzyli fikcyjny świat, który miał uleczyć nasze kompleksy. Niestety, im bardziej Polacy zażywali ten narkotyk, tym bardziej zapominali o swoich realnych słabościach. Wielkie idee, zamiast pomóc im rozwiązać realne problemy, coraz bardziej odrywały ich od rzeczywistości. Do tego tradycja katolicko-narodowa niszczyła wszelką indywidualność. Dla Milosza najważniejszym symbolem klęski romantycznego patriotyzmu było powstanie warszawskie. W momencie jego wybuchu poeta przebywał w Warszawie i osobiście doświadczył, że przesadna wiara w siły moralne prowadzi do wielkich tragedii. Zwłaszcza gdy zapomina się, że przeciwnik sile moralnej przeciwstawia sile czołgów i miotaczy ognia. W książce pod tytułem Rodzinna Europa. Miłoż rozlicza się z traumą tego wydarzenia. Pisze, że powstanie warszawskie było przedsięwzięciem karygodnie lekkomyślnym, choć dodaje ironicznie, że pewnie te 200 tysięcy trupów stworzy piękną legendę trwającą przez kolejne stulecia. Kultura ufundowana na takim ogromie cierpienia budziła jego sprzeciw. Być może, stwierdza Miłosz, gdyby mi dano sposób, wysadziłbym ten kraj w powietrze. Żeby matki nie opłakiwały już zabitych na barykadach siedemnastoletnich synów i córek. Z powodu tych traumatycznych przeżyć, zaraz po II wojnie światowej Milosz rzuca się w objęcia komunizmu. Swoją przygodę opisał w książce pod wiele mówiącym tytułem Zniewolony Umysł. Pewnie trudno to sobie dziś wyobrazić, ale to opowieść o zachwycie Milosza komunizmem. Wobec klęski powstania nowy system wydawał się znakomitą odtrutką na fantazję romantyzmu. Według Milosza za komunizmem miały przemawiać racje intelektualne czyli filozofia Karola Marksa, fascynującego od lat młodości racje militarne w postaci radzieckich czołgów oraz, co najbardziej szokujące racje moralne czyli wielka idea wyciągnięcia z biedy robotników i rolników. Z tych powodów przez lata wspierał państwo komunistyczne. Ostatecznie jednak dostrzega w komunizmie truciznę, która zniewala umysły. Tego świadectwem jest właśnie ta książka. Miłosz, odrzucając komunizm, nie odrzucił jednak wiary, że historia rządzi się według sztywnych reguł. Żadna jednostka, nawet najbardziej szlachetna, nie jest w stanie ich zmienić. Wszystkie starania żołnierzy Armii Krajowej, którzy uwierzyli poetom romantycznym, okazują się śmieszne. Duch dziejów wieje w inną stronę. Ich poświęcenie tego nie zmieni. Jak widzimy, twórczość Czesława Milosza zawiera bardzo wiele wątków krytycznych wobec wizji Mickiewicza. Widzi on w niej niedojrzałość, która odrywa nas od otaczającego świata. Niedojrzałość, która jest niebezpieczna, ponieważ tworzy fikcję przewagi ducha nad materią. Niedojrzałość, która musi gloryfikować kolejny klęski, gdyż nie stać jej na odnoszenie zwycięstw. Przykrym finałem tej historii była dyskusja wywołana zaraz po śmierci poety w 2003 roku. Jako laureat literackiej nagrody Nobla, Miłosz został pochowany w krypcie zasłużonych na skałce. W tym krakowskim kościele znajduje się Panteon Narodowy, czyli miejsce spoczynku wybitnych Polaków. Jeszcze przed samym pogrzebem, część krytyków wyraziła swoje oburzenie. Zadawali pytanie: Czy osoba o tak krytycznym stosunku do Polskości powinna spocząć w tym miejscu, nawet jeśli była laureatem Nagrody Nobla? Ta dyskusja była gorsząca, biorąc pod uwagę jej agresywną formę. Jednak pytanie pozostało: jaki był finalny stosunek Milosza do Polskości? bardzo niejednoznaczny. Do końca będzie ona dla niego powodem kolejnych bojów i wewnętrznych rozterek. Zapisem tego ciągłego spierania się z samym sobą jest wiersz Moja wierna mowo. Powstał on w 1968 roku, gdy Milosz przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Pracował w tym czasie na Uniwersytecie w Berkeley. Moja wierna mowo, służyłem tobie. Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami, żebyś miała i brzozę, Ikonika Polnego i Gila, zachowanych w mojej pamięci. Trwało to dużo lat. Byłaś moją ojczyzną, bo zabrakło innej. Myślałem, że będziesz także pośredniczką, pomiędzy mną i dobrymi ludźmi. Choćby ich było dwudziestu, dziesięciu. Albo nie urodzili się jeszcze. Teraz przyznaję się do zwątpienia. Są chwile, kiedy wydaje się, że zmarnowałem życie. Bo ty jesteś mową upodlonych. Mową nierozumnych i nienawidzących siebie bardziej może od innych narodów. Mową konfidentów, mową pomieszanych, chorych na własną niewinność. Ale bez ciebie kim jestem? Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju. es success bez lęku i poniżeń. No tak, kim jestem bez ciebie? Filozofem takim jak każdy. Moja wierna mowo, może to jednak ja muszę ciebie ratować. Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami, jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe, bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno. Ostatecznie okazuje się, że Polskość tkwi w nas głębiej, niż myślimy. Choć często możemy wstydzić się słabości naszego kraju, czy punktować narodowe wady, to nie jesteśmy w stanie wyrwać się z Polskości. Tkwi ona w nas przez język, wspomnienia, nasz sposób myślenia. Niech wątek ten zakończy sam miłość. Stosunki moje z obcymi są zbyt płytkie. U Polaków wystarczy mi drobny znak, a już odtwarzam wszystko, co w nich siedzi, bo to nie jest tylko w nich, ale także we mnie, jako część mojego ja. Ich zachowanie się mnie drażni, ponieważ demaskuje skłonności, jakie w sobie samym staram się ujarzmić. Twórczość Miłosza warto porównać z innym wielkim pisarzem-emigrantem, Witoldem Gombrowiczem. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Gombrowicz znalazł się w Ameryce Południowej. Wiadomości z kraju sprawiły, że pozostał w Argentynie. Żyjąc często na granicy ubóstwa, pozostał tam do 1963 roku, pisząc głównie powieści i dramaty. Do Polski nigdy nie wrócił, umierając pod koniec lat 60. we Francji. Jedna z najsłynniejszych powieści Gombrowicza nosi bardzo dziwny tytuł – Ferdydurkę. I bohaterem jest trzydziestoletni początkujący pisarz o imieniu Józio, który nagle zostaje cofnięty do gimnazjum. Teraźniejszość miesza się z przeszłością, a świat realny ze światem fikcyjnym. Główny bohater w trakcie pobytu w szkole zostaje poddany procesowi upupiania, czyli jest sprowadzony do roli niemądrego ucznia. Nauczyciel każe mu wkuwać na pamięć idiotyczne teksty. Józio odwiedza następnie osoby o poglądach liberalnych i konserwatywnych. Rozmawiając z nimi czuje się jak w gimnazjum jak papuga ma powtarzać obiegowe opinie. Gąbrowicz taką narzuconą, nieautentyczną osobowość nazywa gębą. Jeśli ktoś chce ci przyprawić gębę, musisz z tym walczyć. Jedna z hipotez tłumacząca ten dziwny tytuł, Ferdydurkę, głosi, że jest to spolszczony zapis angielskiego wyrażenia thirty door key". Główny bohater, mając 30 lat, musi znaleźć klucz pozwalający mu otwierać kolejne drzwi. Pomieszczenia są metaforą różnych grup społecznych, które narzucają nam schematy myślenia Inaczej myśli postępowi lewicowiec, a inaczej konserwatysta Ale obaj są tak samo schematyczni Ferdydurka jest zatem wielkim manifestem, by nie dać się sformatować Buntujcie się, szukajcie własnego ja Zachowajcie autentyczność, zdaje się przekonywać Gombrowicz Inna ważna powieść Gombrowicza, Transatlantyk, kontynuuje ten wątek Rzecz dzieje się w kręgach emigracyjnych w Argentynie Występujący w niej polscy emigranci uwielbiają używać wzniosłych haseł, które są tylko przykrywką ich prywatnych interesów. Narrator widzi ich obłudę, która zniechęca go do tradycji. Zwłaszcza, że odkrywa w sobie fascynację o zabarwieniu homoseksualnym. Staje w ten sposób przed klasycznym wyborem pomiędzy opinią innych a osobistymi pragnieniami. Milosza i Gombrowicza wiele za to łączy. Obaj odrzucają romantyczny patriotyzm, który nie pozwala Polakom dojrzeć. Jednocześnie jest między nimi zasadnicza różnica. Milosz widzi w Polskości przede wszystkim ciężar. Jeśli ostatecznie ją akceptuje, to na zasadzie cząstki samego siebie, której nie jest w stanie się pozbyć. Skoro nie da się jej pozbyć, to trzeba ją zaakceptować. Gombrowicz inaczej. Wierzy, że Polacy dzięki jego pedagogice mogą stać się na nowo wielcy. Krytyka romantycznej mitologii nie ma prowadzić do odrzucenia wspólnoty, wręcz przeciwnie. W swoich dziennikach wiele razy pisze, że uwolnienie się od starych przyzwyczajeń doprowadzi do wzrostu patriotyzmu. Najlepiej pokazać to na przykładzie. We wspomnianych dziennikach odnajdziemy taki oto opis spotkania z polskimi emigrantami. Odśpiewawszy Rotę i odtańczywszy Krakowiaka, przystąpiono do wysłuchiwania mówcy, który wysławiał naród, albowiem wydaliśmy Chopena, albowiem mamy curie Skłodowską i Wawel oraz Słowackiego i Mickiewicza, i poza tym byliśmy przed Murzem Chrześcijaństwa. A konstytucja 3 maja była bardzo postępowa. Ja odczuwałem ten obrządek jak z piekła rodem. Tamsza narodowa stawała się czymś szatańsko szyderczym i złośliwie groteskowym. Geniusze, do cholery z tymi geniuszami. Miałem ochotę powiedzieć zebranym: Cóż mnie obchodzi Mickiewicz? Wy jesteście dla mnie ważniejsi od Mickiewicza, wy żywi! I ani ja. Ani nikt inny nie będzie sądził narodu polskiego według Mickiewicza lub Chopina. Ani według tego, co się tu dzieje, jacy wy jesteście i co tu się mówi. Jesteście jak biedak, który chwali się, że jego babka miała folwark i bywała w Paryżu. Jesteście ubogimi krewnymi świata, którzy usiłują imponować sobie i innym. Pasja Gombrowicza, widoczna w tym fragmencie, zdradza jego wielkie nadzieje. Autor Ferdy Durke do końca wierzył, że dzięki odrzuceniu starych klisz Polacy staną się nowoczesnym narodem. Tylko wtedy przewrócimy pewność siebie, stanowczość, rozmach, dumę i dzięki temu staniemy się silni i suwerenni także politycznie. Sam Gombrowicz widzi w tym punkcie różnicę pomiędzy nim a Miloszem. Przywalajmy jeszcze jeden fragment dzienników. Milosz chce, aby inteligencja polska dogoniła zachód. Jest wyrazicielem powojennego polskiego zrywu w kierunku europejskości i nowoczesności. A ja. Szlachcic, i panie święty starej daty. Wyciągam rękę i powiadam, zwolna, nie tędy droga, podjabla wam to. Dziś moim zdaniem polska letniość ma szansę i nie powinna się wstydzić. Miłość jest zatem symbolem poety do końca spierającego się z polskością, traktującego ją jako ciężar. Gombrowicz z kolei wyraża wiarę, że Polacy mogą odejść od patriotyzmu romantycznego w kierunku nowoczesności poprzez krytykę tradycji, i dowartościowanie wolności pojedynczego człowieka. Nie oznacza to jednak, że cała nasza kultura po II wojnie światowej opierała się na tak krytycznym stosunku do romantyzmu. Przeciwnie, ogromna większość społeczeństwa, zwłaszcza katolików, podchodziła do tej tradycji dużo bardziej życzliwie. Wielkim symbolem takiej postawy był Stefan Wyszyński, prymas Polski. Według Adama Michnika, lewicowego intelektualisty, każdy wykształcony Polak powinien przeczytać Milosza, Gombrowicza. Oraz zapiski więzienne Stefana Wyszyńskiego. Powstały one pomiędzy rokiem 1953 a 1956, gdy komuniści skazali prymasa na odosobnienie. Przebywając w areszcie, a następnie w zamkniętych klasztorach, pisał pamiętnik. W tym czasie podjął ideę odnowienia ślubów narodu. Ten pomysł został zrealizowany w sierpniu 1956 roku na Jasnej Górze w Częstochowie. Śluby narodu nawiązywały do gestu wykonanego przez króla Jana Kazimierza 400 lat wcześniej. Zarówno wtedy, w XVII wieku, jak i w 1956 roku, Polacy uroczyście przyrzekli Maryi, Królowej Polski, wierność zasadom chrześcijańskim oraz posłuszeństwo woli Bożej. W tym wydarzeniu bezpośrednio wziął udział około miliona osób. Ci zaś, którzy nie mogli przybyć na Jasną Górę, wzięli udział w uroczystościach w swoich parafiach. W ten sposób śluby złożyła cała wierząca Polska. Tu warto cofnąć się do zapisków więziennych, by zrozumieć filozofię narodu prymasa Wyszyńskiego. Tak jak Gombrowicz, widział on potrzebę pracy nad Polskością. Rozumiał, że II wojna światowa przyniosła ogromne straty, degradację moralności i potrzebna jest przemiana. Nie zgadzał się jednak z autorem Ferdydurkę co do kierunku tej przemiany. Uważał, że Polakom nie potrzeba krytyczno-ironicznego stosunku do tradycji. Przeciwnie. Dopiero podchodząc z szacunkiem do tradycji, będziemy ją w stanie adoptować do współczesnych wyzwań. Również stawanie na indywidualizm jest błędem. Wyszyński chce nam powiedzieć, że tym, co tłamsi człowieka, nie jest sam naród, ale jego zle pojmowanie. Człowiek odnajduje bowiem sens swojego życia tylko we wspólnocie. Dlatego prymas zachęcał do powrotu do tradycji romantycznej, choć mocno odnowieniowej. Widział potrzebę narodowego sakrum, wokół którego moglibyśmy się gromadzić. Co oczywiste tym sakrum był dla niego Bóg. Pan historii, który strzeże Polaków, wyprowadzając nas z kolejnych opresji. Jak pamiętacie, dla Miłosza historią rządzi duch dziejów czyli obiektywne prawa historii. Dla Wyszyńskiego, duchem dziejów jest osobowy Bóg, który Polaków traktuje w szczególny sposób. Przemierze Boga i ludzi zawsze pociąga za sobą zobowiązanie nie inaczej w tym wypadku. Polacy chcąc wyzwolić się z komunizmu, muszą, każdy z osobna, wykonać pracę nad sobą. Walcząc z alkoholizmem, biernością, rozpadem rodzin, aborcją, upadkiem kultury, pokonujemy zło w tym świecie. Trzeba najpierw zwyciężyć w sferze ducha, by doszło do ostatecznego zwycięstwa nad komunizmem. Dla Gombrowicza droga do wielkości Polski wiedzie przez wyzwolenie jednostek z tyranii narodu. Wyszyński wskazuje dokładnie odwrotny kierunek. Uważa, że Polacy powinni na nowo uczyć się poświęcania dla ojczyzny. Wspólnota narodowa, pisze Wyszyński, wyrosła z oparów krwi synów ziemi polskiej. Naród umacnia się jedną wspólną miłością do matki ojczyzny, która nas karmi swoją piersią, a którą my niekiedy mamy obowiązek karmić własną krwią. W tych szokujących słowach Wyszyński wprost nawiązuje do romantycznej koncepcji patriotyzmu. Idee Milosza i Gombrowicza w czasach komunizmu były znane przeważnie w kręgach inteligencji. Natomiast wizja Wyszyńskiego stała się podstawą programu Wielkiej Nowenny, trwającej w latach 1956-66, która objęła miliony ludzi. Wielka Nowenna była dziesięcioletnim programem przygotowania kościoła do obchodów tysiąclecia chrztu polski. Całe wierzące społeczeństwo wzięło udział w tych zbiorowych rekolekcjach. Zdaniem historyków, właśnie ten program pomógł nam odbudować poczucie własnej godności. Ludzie na nowo uświadomili sobie także, że są częścią narodu o tysiącletniej historii, który zawsze opierał się na religii katolickiej. Z tego masowego przebudzenia wyrasta ruch społeczny Solidarność. Trzy wielkie ikony polskiej kultury po II wojnie światowej, Miłosz, Gombrowicz i Wyszyński, dają trzy bardzo różne odpowiedzi na to samo pytanie. Miłosz traktuje polskość jako ciężar, którego nie jest w stanie do końca z siebie zrzucić. W naszej kulturze największe znaczenie ma dla niego język polski, który określa jako sposób widzenia świata. Gąbrowicz z kolei uważa, że dzięki krytycznemu stosunkowi do tradycji i odrobinie autoironii, Polacy staną się narodem nowoczesnym. Wreszcie Wyszyński chce powrotu do tradycji romantycznej, bo potrzebujemy narodowego sakrum i poświęcenia się dla ojczyzny. Nie mamy zbyt wiele czasu, by tę opowieść kontynuować. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że odpowiedzi na pytanie o sens polskości jest w naszej kulturze znacznie więcej. I każda jest w pewien sposób inna. Na koniec spójrzmy pobieżnie na dwóch innych twórców tego okresu, żeby dostrzec tę różnorodność. Idąc tym tropem, bardzo interesująca jest twórczość Andrzeja Wajdy, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, laureata Złotej Palmy w Kan oraz Oscara za całokształt twórczości. Arcydziełem filmowym Wajdy jest Popiół i Diament który powstał pod koniec lat 50., akcja filmu toczy się w roku 1945, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Jest to bardzo ważny moment, gdy okupację niemiecką zastępuje okupacja radziecka, która będzie trwać do 1989 roku. Bohaterem filmu jest żołnierz Armii Krajowej Maciek Helmicki. Jego przełożeni chcą, by po zakończonej wojnie z Niemcami kontynuować walkę z nowym okupantem, czyli komunistami wspieranymi przez Rosjan. Dlatego Maciek dostaje zadanie likwidacji sekretarza partii komunistycznej. Jego historia staje się symbolem dramatu całego pokolenia powojennego. Z jednej strony Maciek chce pozostać wierny przysiędze Armii Krajowej i wykonać rozkaz, z drugiej strony, ma już dość ciągłej walki chciałby zacząć żyć normalnie, a do tego właśnie się zakochuje. Ostatecznie zwycięża w nim obowiązek: likwiduje sekretarza partyjnego, za co czeka go śmierć z rąk patrolu żołnierzy. W ostatniej scenie filmu Maciek umiera na stercie śmieci. Jaką odpowiedź na pytanie o polskość udziela zatem Popiół i Diament? Bardzo niejednoznaczną. Czy dalsza walka wobec przewagi Związku Radzieckiego ma sens? Czy wybrać wierność przysiędze, czy wierność własnym pragnieniom? Równie niejednoznaczne są emocje widza dotyczące głównego bohatera. Z jednej strony jest on przedstawiony w pozytywnym świetle jako człowiek z zasadami. Z drugiej jednak strony widz czuje wobec niego współczucie, a może nawet litość. Jego śmierć musi silnie kojarzyć się z cytowanym już przez nas wierszem miłosza o duchu dziejów. Czy jest sens walczyć, gdy duch dziejów wieje w przeciwną stronę? Czy nie kończy się to zawsze śmiercią na stercie śmieci? Zamiast diamentu zostaje wtedy tylko popiół. Wajda pozostawia nas z tymi wątpliwościami. Jeszcze innej odpowiedzi w temacie polskości udzielił Tadeusz Kantor, krakowski reżyser, teatralny, malarz i scenograf. Kantor urodził się na plebanii przy kościele we wsi Wielopole Skrzyńskie. Wraz ze swoją matką, krewną proboszcza, mieszkał tam przez kilka lat swojego dzieciństwa. Wspomnienia z tego okresu będą wielokrotnie wracały w jego twórczości. Jeden z jego najsłynniejszych spektakli nosi właśnie tytuł Wielopole, Wielopole. Wątek fabularny przedstawienia oparty został na losach rodziny autora z okresu I wojny światowej. W spektaklu przywołano polsko-żydowską atmosferę prowincji, jej zwyczaje i koloryt. Jednak fabuła nigdy w teatrze kantora nie była na pierwszym miejscu. Wszystko zostaje przeniesione w świat wyobrażeń artysty. Jego sztuki są elementem awangardowego przewrotu w światowym teatrze. Kantor eksperymentuje, wprowadza wątki z pogranicza świata realnego i magicznego. Ogromną rolę odgrywają jego także rekwizyty, klimat, atmosfera. Kantor nie chce realistycznie opowiedzieć historii konkretnego miejsca. Nie interesują go też spory o Polskę. Jego mała ojczyzna, wielopole skrzyńskie, jest w nim. Traktuje ją jak plastelinę, z której tworzy własny świat, własną opowieść. W ten sposób Kantor przekłada swoje polskie doświadczenia na kategorie powszechnie zrozumiałe ponad granicami kulturowymi. Jego spektakl jest entuzjastycznie odbierany między innymi w Japonii. Miejscowa publiczność odnajduje w nim klimat Cesarstwa Japońskiego końca II wojny światowej. Zatem polskość u kantora nie zamyka się na nasze wewnętrzne problemy. Jest raczej osobistą inspiracją artysty, by mówić językiem ciekawym dla wszystkich, bez względu na tożsamość narodową widza. Milosz polskość jako ciężar. Gąbrowicz wyzwolenie z niedojrzałych schematów. Wyszyński, próba przywrócenia godności narodowej. Wajda, ukazanie dramatu polskiej historii. Kantor, ucieczka we własny świat fantazji. Różne języki artystycznego wyrazu, to samo pytanie o istotę polskości. Sześć różnych odpowiedzi. A jaka jest Twoja?